Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Geloquero z tej strony w kolejnym odcinku. Flintlock, Siege of Dawn. Oczywiście musimy tutaj wyruszyć do zacisza wędrowca. Nim jednak to zrobimy, sobie sprawdzimy tutaj pewne rzeczy. Umiejętności mamy 8200 do wydania. Sprawdźmy ekwipunek, jak się prezentuje. Mamy tutaj torbę żołnierza i w tej torbie mamy przeróżne rzeczy, z tego co widzę. Okej. Mamy ringraf rekruta. To jedyna pozostałość po pasie rekruta. Możesz zamienić go za 350 punktów reputacji. O, guziki rekruta można zamienić. I 78 wymienimy na 11700. O, panie. Tak to żyć można. Dobra, to w takim wypadku tak to wygląda. Tutaj możemy sobie coś podmieniać, ale nie chcemy tego za bardzo robić. Teraz tak. Ubiór. Ubioru raczej też nie chcę zmieniać. Zostawię to, co mam. Nie wiem, jakoś chyba raczej za wiele nam to nie daje, nie pomaga i tak dalej. Po prostu to mamy. Jakbyśmy chcieli, żeby nam koleżanka trochę inaczej wyglądała. Dobra, mając taki ekwipunek, myślę, że tutaj możemy sobie coś właśnie ulepszyć. Z tego, co pamiętam, to poczepiona właśnie. Do poziomu 5. Moglibyśmy też młodsięciego ulepszyć, ale niestety tutaj nam już brakuje dosyć potężnie materiałów, żeby to zrobić, więc jedyne, co możemy zrobić, to ewentualnie sobie ulepszyć postać. Umiejętności. Na przykład ulepszone przeładowanie, nie, bo 9000. Ostrzał odwetowy też nie. A to mamy niewykupione? Enki pasywnie prowokuje... A, bo nie, bo coś innego mi się zaznaczyło. No dobra, nieważne, ale tutaj możemy prowokację zastosować, bo Enki w tym momencie będzie tutaj dauntować jakiegoś przeciwnika. Mamy 4050, więc możemy jeszcze zastosować ewentualnie odbicie. Możesz odbijać pociski wrogów. No i zostaje nam 810, więc... Ruszajmy. Do zacisza wędrowca. Wanderer's Rest, birthplace of civilization and the richest, most educated place in the world. That is, until the gods got loose. Gods like Enki, the god of death. Who knows what else he's lied about? What kind of path he's leading Nor down? She's been trying to corner the death god, force him to come clean. He's dodged her so far. No matter. His luck won't hold after we find your Yohara in first anchor. We'll make sure of that. No proszę, proszę, Enki zaczyna tutaj się coś. Solid ground at last. Now you speak. After giving me the silent treatment for 2 weeks. Okay. Widzę, że tutaj Kowal ma zadania. You had news, Forgemaster. I've learned a group from my former order has been seeking a relic. They can have it then. My fight isn't with the knights anymore. This isn't some trinket, Nor. It's a piece of sacred armor, passed down generations. We cannot let it fall into their hands. They've been away from the peaks for a while. Couldn't we reason with them? That's a dangerous plan. Last I heard, the armor was entombed in Sun Shelter. I would start the search there. Mm-hmm. You're right there, Forgemaster. The heat isn't getting to you. Heat's nothing. Humidity's nothing. But the gods will take me before I travel by ship again. You know, all we need is a few well-placed rifts, and I could have you back in the peaks in a heartbeat. Oh, thank you, Death God, but no. The only one longing for me back there is the Hangman. Dobra. Baz ma coś do powiedzenia? Got your lamb legs back already. No thanks to that tub you chartered for us. No other captain would risk harboring a god killer. Besides, she owed me. Let me guess. Another army friend. A friend at first, a fling after. We parted on good terms, and she owed me for the memories. What kind of memories? Well, there was this one time we were on. That's it, we're off. Okay.
No. How come Yahara picked this place? It's the furthest port from all the trouble. We used to vacation here. Back when we schooled in Sybil. You schooled in Sybil? Our parents are... were... well off. Old money. By the time the dead invaded, they'd wasted their entire fortune chasing some... wild scheme. If Yahara hadn't figured out how to get us enlisted, we'd have starved. That explains the attitude. It's their way of dealing with the world. They don't mean it most of the time. You sure you're all right? That cough's been getting worse. I'll live. No rest till dawn. No rest till dawn. A więc takie to mają motto. Dobra, na dzień dobry sobie sprawdźmy, czy czegoś fajnego tu nie znajdziemy. Chociaż chyba... No właśnie miałem mówić, chyba raczej nie. To nie tego typu akurat gra, gdzie możemy aż tak swobodnie się poruszać. No nie widać niczego. Chociaż nie ukrywam, że przydałoby się pozbierać troszeczkę jakieś tam, powiedzmy, materiały, bo trochę biednie z nimi stoimy. A niestety blokują nas właśnie tylko one. Przed ulepszeniami. Okej, wyzwól kotwicę pierwszą. Nim tam pójdziemy, też sobie tutaj tylko spojrzę. Ale nic się nie dzieje. Okej. Dobra, możemy sobie tutaj... Oj, co tak przycina? Możemy sobie tutaj... wykupić... Znaczy wykupić, zdobyć oczywiście błogosławieństwo. Które da nam więcej reputacji. Ktoś we mnie strzelał. Okej. Właśnie ten jegomość. Kolejny. I kolejny nie żyje. Oho. Ryngraf rekruta. To już powoli teraz ryngrafy zbieramy. Dające troszkę więcej tej reputacji. Z tego co widzę, możemy sobie tu po dachach poskakać troszkę. Ale bardzo dobrze, bo... przynajmniej możemy sobie... O, o, o! Plaga. Przynajmniej możemy sobie, wiecie... przynajmniej możemy sobie... z góry... oszacować nasze szanse. Na walkę z przeciwnikiem. Czy jest ich dużo, czy jest ich mało. Z tego co widzę, tutaj też, o, materiały, tutaj też będziemy mieli dodatkowe plagi do zniszczenia. Pięknie. Mamy kolejnego. Czaszkołu. Tam mamy jakiegoś ziomka. Dobrze by było właśnie... sobie go zdjąć stąd. Ajajaj, kolego. Coś tak trochę... Dawaj. Nie wyszło.
nie mamy już niestety. Ale na spokojnie, uwalimy go z, po prostu z tego naszego pistolecika. Pokonano armię umarłych. Kotwica pierwsza, zdobyto po 2000 punkt reputacji. Dobra, zanim wejdziemy do środka, to ja najpierw bym sobie tutaj właśnie wyeksplorował ten rejon. Oho, możemy tutaj zagrać w sebo, jak zawsze. A tutaj mamy drewno. Dawaj, Aurelius. Okej. Okay. Marka arystokraty. Może zabarykadować. Dobra, powiedzmy, że możemy zabarykadować. Denar wyrzutka. Po przesunięciu tej monety możesz wybrać dowolne sąsiednie puste pole, by postawić barykadę. Okej. Okay. No ciężko będzie. O, jednak się udało. Dobra, pomiń wybór. Ma wszystkie normalne. A ta marka arystokraty... Nie wszystkie normalne. Ta marka arystokraty jest jedna. Mnie myli to, że jest ten sam kolor. Dobra, bo wykonaniem ruchu można zabarykatować. Okej. No i dobra, jest przegrany już. No, to było łatwe. 1000 reputacji. Całkiem sporo, bo już mamy znowu 7500 na powrót. Okej, za zapomnianych. Mamy jakieś zadanko tutaj poboczne. Którego... Jezu, co jest nie tak z tą grą? Zaczęło coś strasznie przycinać. Nie będziemy go oczywiście na razie wykonywać sobie, bo skupiamy się tutaj na eksploracji tego miejsca. Takimi rzeczami to raczej bym się zajął, no wiecie, w kolejnym odcinku, nie? Tam chyba raczej nie da rady do góry wskoczyć. Nie da rady niestety. Ewentualnie tutaj. I z tego... Też, chociaż... Nie da rady. No dobra, mniejsza z tym. Nie wszędzie w takich grach da się wskoczyć, pamiętajcie. Dobra, kolejny ryngraf. Całe życie w niewiedzy człowiek to miał pod ręką i mógł sobie z tego korzystać, żeby zdobyć dodatkową reputację, a widzicie, jak to się skończyło. Dobra, tam mamy kolejną ścieżkę. Nie przejmuj się niczym, nie będzie tak źle. O Jezu. Ill-mannered like a mower with mites? That's the one, yeah. They left just before all the trouble with the dead started. They're not coming back, are they?
Not if I can help it. Okej, kolejne tutaj mamy lekarstwo. Jakieś ploteczki. There's a man camping out on Nomad's coast. People say he's a bandit trying to get back on the straight and narrow. And how are his former gang members taking it? Poorly. I dread to think what will happen to him at this rate. A mysterious woman came by here on her way to Cape Reunion. She couldn't stop raving on about her ancestral duty. You think she's mad? That, or at least religious. In any case, those back roads are hardly safe. I ostatnia. A settlement out by Goatfoot Gorge is on its last legs. If it hadn't been for that coalition captain helping them. A coalition captain here? Is he recruiting? From what I hear, he could use all the help he can get. Możemy pohandlować, ale tak jak wspominałem, nie widzę sensu w kupowaniu tego stroju. Bo za wiele on nam nie daje, poza chyba wyglądem, albo jest coś, o czym ja nie wiem. No, o Jezu, ale mniejsza z tym. Mamy jakiś list. Informacja brzmi o rekrutacji. Mamy wodę, jedzenie, porządne namioty. Będziemy walczyli za was z umarłymi. Nie wierzcie koalicji. Brzmi, ja zapewnią wam bezpieczeństwo. Chodźcie do nas. Okej, a więc taki ala ruch oporu troszeczkę. Bardzo dobrze. Dobra, sprawdźmy mapę póki co. Wygrano partię w Sebo. Okej, my musimy tutaj się gdzieś, powiedzmy, dostać w ten rejon. On w dalszym ciągu jest tutaj po stronie tej wioski, więc myślę, że możemy sobie tutaj z nimi pogadać. Dowiemy się, co dalej. Jak, gdzie i po co i tak dalej. Tutaj co prawda już byłem przed chwilą, ale tutaj też mnie kieruje zadanie główne. This looks like Yahara's safe house. Looks like they packed up and left already. Damn. Looking for the one with the blue jacket? Stinks of black powder. Sounds like them, yeah. They left as soon as the dead came to first anchor. I tried to talk them into hiding with the rest of us, but... It didn't work. They would have been found anyway. The dead are all over this place. Said they were headed to Back Harvest. Only way there is through jagged ascent. You could still catch them if you hurry. I best get going then. Okej. Nim tam jednak ruszymy, to oczywiście tutaj się porozglądamy troszkę. Być może będzie tutaj coś fajnego do... zebrania, albo jakaś kolejna partyjka Sebo wskoczy, bo nie ukrywam faktu, że całkiem sporo jej ostatnio rozgrywam. Dobra, drewna już mamy 51, bardzo dużo. Niestety w dalszym ciągu brakuje mi żelaza. First it was bandit, now it's the dead. Feels like the whole world's going down below these days. Okej, wychodzi na to, że ogólnie to chyba już wszystko tutaj zwiedziłem. Z tym rozegrałem partyjkę. No i tu mamy zadanie poboczne. I myślę, że akurat w tym momencie możemy sobie tutaj zakończyć ten odcinek. Nie, nie chcę tego znacznika. W kolejnym natomiast, no po prostu sobie ruszymy dalej, nie? Także dziękuję za uwagę. No i oczywiście do zobaczyska w kolejnym odcinku Flintlock, w którym to spróbujemy sobie tutaj wykonać zadanie poboczne ze zapomnianych. Tutaj również skoczyło parę innych zadań, także akurat na tej mapie jest co robić. Dzięki za uwagę, do zobaczyska.